Siema, witam. Musimy sobie pogadać o Targ Island, którego pograłem tutaj po premierze. Wbiłem tam chyba 30 któryś level. No i zaspoileruję, nie zamierzam do tej gry wracać. Także więcej fi filmów Star Islanda nie będzie. No i co, na wstępie tylko powiem, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem targetem tej gry. No bo ja osobiście wolę grindowniki. Wolę gry typu Black Desert, czy Elion, który był, niż gry typu WoW. Nie lubię biegać od questa do questa, od znacznika do znacznika. Mi dużo więcej fanu daje spot, że mogę sobie pogrindować na przykład kilka godzin. Idę do miasta, ulepszam sobie ekwipunek za to, wejdzie albo nie wejdzie, spali albo nie spali. Wracam na spota, grinduje dalej, grinduję po to, żeby ulepszyć sobie itemy. No i po to, żeby później walczyć z tymi itemami podczas PvP. Tak więc, co mi nie pasuje w Tar Islandzie? Pierwsza sprawa jest taka, że jest dosyć mało skilli. Jak na Tap Target, gdzie spamujemy kilkoma skillami tak naprawdę w kółko, no tych skill jest mało. Mamy 5 skilli, plus jakieś tam dodatkowe, mm, tak, by ultimaty. System, tak, jakby rozwoju tych skilli. No jest gigamobilkowy, tak. Odpalamy sobie skile, i system rozwoju skilli wygląda tak, że klikamy Upgrade All. I tyle. Ewentualnie, co jeszcze mamy, jeżeli chodzi o rozwój skilli? No tu talenty, no ale to sprowadza się do tego, że po prostu mamy rządek trzech talentów na przykład i dajemy sobie punkt w ten albo w ten. Przeważnie są to wybory plus 10% do damage'u albo plus 5% do damage'u. Albo jeżeli użyję jednego skill'a, to drugi będzie bił o tam o 10% więcej, ale nie ma tam za dużo wyborów, które zmieniają nam jakoś drastycznie nasze skill'e. Grając z rangerem do 30 któregoś poziomu, to chyba tylko raz miałem tego typu wybór że jakaś tam strzałka zmieniała mi się na Magic Arrowa i tam no jakoś trochę inaczej była damage no ale to był jeden tego typu wybór na tak naprawdę ponad 30 leveli i obstawiam, że za dużo później tego więcej nie ma monetyzacja gierki też nie jest świetna gierka kiedyś reklamowała się, że nie będzie Pay to Win że nie będzie nic takiego, a teraz mamy na przykład sklepik, gdzie potrzebujemy, potrzebujemy walutkę i na przykład tą walutką możemy kupować, za tą walutkę możemy kupować itemy albo też materiały do, do kupowania do upgrade'owania itemów czy tam nawet do craftowania itemów, więc jest też Battle Passik. Z którego właśnie dostajemy te takie walutki. Dodatkowo, auction house, moim zdaniem, to jest gwóźdź do trumny tej gry. Bo, ponieważ na auction house praktycznie kupujemy itemy za dolary. Czyli mamy jakąś tam walutkę auction houseową i działa to tak, że powiedzmy, mamy diamenciki i diamenciki auction houseowe. Diamenciki możemy kupić za dolarki. Tak więc, wyciągamy kartę, wpłacamy, kupujemy diamenciki I te diamenciki konwertujemy na Te diamenciki auction house'owe Dzięki czemu możemy sobie kupić Po prostu wpłacamy, nie wiem, 500 zł, 1000 zł No i kupujemy najlepsze itemy na nasz level Dzięki czemu nie musimy grindować tych itemów, tak? Także Ja nie lubię tego typu systemu, to jest gigamobilkowy system Każda gra mobilna coś takiego ma, Andis Ember coś takiego ma, Diablo Immortal coś takiego ma. No jak teraz widzimy Tar Island też coś takiego ma niestety. No i nie podoba mi się też jakby cały gameplay lub tej gierki. Bo mamy limity na praktycznie wszystko. Mamy limity na nagrody z dungeonów. Mamy limity na rajdy. Mamy limity na nagrody z Battle Grandów. Aren jeszcze nie ma, ale pewnie jak będą, to też będą limity na nagrody z tych aren. Więc moim zdaniem gierka bardziej celuje w casuali. Wejdź sobie, zrób e, dwa Dungeony, jednego czy dwa rajdy, dwa Battle Grandy, jakieś tam event w Open Worldzie i tyle. I czekaj do kolejnego dnia, żeby znowu powtórzyć sobie to samo. Albo zrób sobie 10 altów, tak w Lost Ark'u. Ja dlatego nie grałem w Lost Ark'a, bo nienawidzę systemu altowania i nienawidzę limitowania progresji. Moim zdaniem to się nie przyjmie na dłuższą metę w Europie. W Azji może tak, ale w Europie to nie przejdzie. Co zresztą widzimy też po Lost Ark'u. Lost Ark miał mega boom na premierę, ponieważ gra była źle reklamowana. Dużo portali pisało, że Lost Arctes hack and Slash podczas gdy to był po prostu czy nadal jest. Izometryczny azjatycki MMORPG z limitami progresji postaci i systemem altowania. Ja tak mówiłem, nie lubię systemu altowania. Chcę grać na jednej swojej postaci, nie chcę robić 20 różnych postaci. No i też nie chcę, żeby gra mi mówiła, ile ja mogę pograć. Jeżeli ja mam weekend na przykład i chcę sobie pograć 3-4 godzinki, no to chcę sobie tyle pograć, a nie, że porobię wszystko daily i nie mam co robić, tak? I muszę iść grać w coś innego. W Lost Ark'u też to było widać, no był giga hype na Lost Ark'a, no a teraz Lost, Ar Lost Ark, no niestety, ale szruje po dnie w Europie, bo w Azji nadal jest top MMO. Na Santar Island mol na PC raczej umrze. Albo będzie to taki bardziej niszowy MRP. Ale jako, że jest jeszcze na telefony. No to myślę, że na telefonach przejdzie. Na telefonach e, ludzie będą grać raczej w tego typu gierka. Tym bardziej, że na telefonach ludzie są przyzwyczajeni do tego typu systemów monetyzacji, e, timegateowania wszystkiego, limitów progresji. No bo prawie wszystkie gry mobilne mają takie rzeczy. Tak więc, jeżeli chodzi o mnie, to ja zakończyłem serię Star, Star Islanda. Nie zamierzam więcej w to grać. Tak jak mówiłem, nie jest to gra dla mnie. Moim zdaniem też nie utrzyma się w Europie. No ale zobaczymy na przykład za rok, jak gierka będzie wyglądać. No ale tak jak mówiłem, wcześniej ja też nie jestem by targetem tej gry, nie? Więc moja ocena tej gierki to piękne 2 na 10 i tyle. Wyleciała z dysku. Już raczej nigdy jej nie odpalę. Możecie napisać, co wy myślicie o tej gierce i czy macie zamiar dalej w nią grać.